Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. I po pierwsze złapiemy sobie Rengaru, który zaraz zacznie nam uciekać. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Cholera! Spadam stąd! Okej. Wiem, gdzie ten kolega ucieka, także nie będzie z tym problemu. Powiem wam szczerze, że czuję się okropnie. I na pewno już to słychać, kurde, coraz gorzej ze mną. Czołem. Mam cię. Czego ode mnie chcesz? Okradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet, jak to robiłeś. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i... Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze. Natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść. Obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę. Aha, na pewno. Powinienem wydać cię straży. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam już nic! Zostaw mnie w spokoju! Dopilnuję, byś trafił za kratki. Dlaczego miałbym chcieć to zrobić? W mieście dobrze jest znać pewnych ludzi i zawsze stać po ich stronie. Mogę szepnąć dobre słówko na twój temat tu i tam. Reszta zależy od ciebie. Dopilnuję, byś trafił za kratki. Nie chcę więcej kłopotów. Jeśli uważasz, że tak właśnie powinieneś postąpić, proszę bardzo. Uważaj jednak, moim przyjaciołom nie spodoba się to, jak mnie potraktowałeś. Spoko. Wracamy do Jory. W związku z zaistniałą sytuacją, dla własnego bezpieczeństwa, obywatele powinni unikać lasów i bezdroży dookoła miasta. Och, jeny ten krzykacz, nie? Wszelkich kontaktów ze zbuntowanymi wieśniakami. Ciężki typ. Dobra, Jora. Co do tego złodzieja? Tak? I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze, czy masz moje złoto? Tak, złapałem go bez problemu. A co z moim złotem? Chłop się spłakał o pięć dych. Oto 50 sztuk złota, które cię ukradł. Chwała niech będzie Inosowi! W mieście wciąż panuje sprawiedliwość. Oto 50 sztuk złota, daj mi teraz miecz Alrika. Proszę. To był dobry interes. No ty gnoju. Chcę część złota jako nagrodę. Jeśli chcesz złota, to schwytaj złodziei i odbierz nagrodę od Lorda André. A teraz muszę zająć się swoimi klientami. Ty pało bita. Dobra, wypchaj się tym pieniędzmi. Ja nie zbiednieję. Za to ty jesteś złotówa, jak była okazja się przekonać, nie? Gdzie biegniesz? Idziemy wydać Rengaru do Lorda André. André. Niech Inos będzie z tobą, przybyszu. Co cię do mnie sprowadza? Interesy. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Rengaru okradł kupca Jore. Dobrze, moi ludzie już go zamknęli. W najbliższym czasie nikogo nie ukradnie. Oto twoje pieniądze. Ile? No, 100. Spoko. Wprowadzamy porządki, nie? Bezi strażnik Teksasu. Strażnik Korinis. Dobra, skoro to mamy załatwione... Kurczę, ja nie pamiętam, gdzie tego kantara tutaj w mieście możemy spotkać. Co trzeba zrobić, żeby się uruchomiła część dalsza tego zadania? Ale w poprzednim odcinku sobie załatwiliśmy zastępstwo dla Laresa i możemy teraz z nim wyruszyć. Ale Inos podpatrzył czyn Beliara i przemierzył ziemię, by znaleźć człowieka. Na szaloną ekspiolę. I tak też zrobimy. Myślisz, że to takie
Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Nic się nie zmieni. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Zapiszę sobie. Dlaczego by nie? Lares. Ej, zasłużył sobie. Mam swoje zdanie. Rozmawiałem z Baltramem. Doskonale. Nareszcie będzie sobie można stąd pójść. No nie. Możesz zatrzymać na razie mój pierścień. Dopóki nie otrzymasz własnego, może ci się przydać. Spoko. Pojawić się, można wierzyć. Dobra, chodźmy. Gdzie teraz? Kto opowiada takie Na farmę Onara. A więc ruszajmy. Chodź za mną. Tego pewny. No więc ruszajmy. Nie trzeba mi więcej. Mam swoje zdanie na ten temat. Na razie wszystko się dobrze układa, nie? Liczę, że z tych wojaży z Laresem przyniesiemy parę leveli. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Nie mów. Nie mów. Mówią to i owo. Mówią to i owo. Dokładnie tak. Witamy w Korinis. Postaram się może na niego polurować trochę. Bo tak właściwie to czemu nie? Tu na przykład gdzieś zaraz przy wejściu do miasta był ork. Super. Tutaj. Liczę na to, że on nie zniknie. Polna jagoda. Brzmi pysznie. Dobra. Chodu. O kurde. Alares tam wybija cały czas. Chodź, chodź. O kurde. Ała. Laresie. Laresie. O. Dobra. Pacyfikuj. Ja idę się cofnąć po skóry. Dobrze, jazda. Słabowaty ten ork, nie? O, leży. Fajnie. Średni orkowy topór. Średnio potrzebny, nie? Ognisty korzeń, spoko. Do miksturki many jak najbardziej. Tutaj jakiś goblin, tak? Szczury. Co tu jeszcze można ściągnąć na niego? Tu będą bandyci. Ale on chyba się przebiegnie przez nich, nie? Tak mi się wydaje. Super. Laga. A to tu nie ma goblina? Wydawało mi się, że na tych schodach powinien być. Mniejsza. Zapiszę. Lares oprawia wilkę. Dobrze, stary. Elegancko. Mamy kreto szczury. Też do sklepania. No, no to jest słabizna. Kurczę, tak to można przeszukiwać, nie? Nie musisz mi tego mówić. O, tu są dwa. Był w sztok pin. Okej,
Clares! Chłopie, nie śpi, pomóż. Fajnie. Ty, tam jest jeszcze jeden. Poczekaj. Dobra, sam to ogarnę. Durowego to może nie będę jadł. No, smażone jak najbardziej. Okej. Udało się. Trzy wytrychy, super. Ryba. To jest zamknięte, nie? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej. Znasz już moje zdanie. Kto to gada? A, to na górze są ci bandyci. Wilczy kieł. Wilczy kieł jest lepszy od tego, co mamy. A brakuje nam 12 punktów siły. Także na razie nic z tego. Erol? Co się dzieje? Co się dzieje? Popatrz tylko pod most, a zrozumiesz. Coś takiego widzę pierwszy raz w życiu. Czemu nikt nie przepędzi tych obwiesiów? Co się stało? Jechałem do miasta z moimi pomocnikami, kiedy nagle ni stąd, ni zowąd wyskoczyli na nas uzbrojeni bandyci. Na szczęście umiem się bronić, bo podzieliłbym los pozostałych. Kto cię napadł? Bandyci, któż by inny? No tak. Czają się w pobliżu tego mostu. Kiedy ktoś chce przejechać, wpada w ich sidła. Wiedziałem, że most jest mało bezpieczny, więc chciałem się przeprawić pod nim. Ale widzę, że mieli wielką chrapkę na moje towary. Ci dranie skoczyli na nas z mostu, prosto na wóz. Powinienem był próbować przekraść się pod osłoną nocy. Ten sprzęt pod mostem należy do ciebie? Tak, wózek, towary, wszystko! Znalazłem trochę tego po drodze. Możesz sobie zatrzymać te bibeloty, nie są dużo warte. Jedyną naprawdę cenną rzeczą były trzy kamienne tabliczki, które te dranie oczywiście zrabowały. Kamienne tabliczki? Jeden z miejskich magów wody chciał je ode mnie kupić, a ja obiecałem mu je dostarczyć. Muszę je za wszelką cenę odzyskać. Inaczej moja reputacja legnie w gruzach. Spoko. Czemu ten mag tak bardzo się nimi interesuje? Powiedział, że potrzebne mu są do badań i poprosił, żebym rozejrzał się za innymi tego typu przedmiotami. Gdzie znalazłeś te tabliczki? Część z nich znalazłem w mauzoleach i podobnych budowlach, a część w jaskiniach. Większość sprzedałem temu magowi z Korinis. No jasne. W tych okolicach ciężko się na nie natknąć. Najczęściej znajdowałem je na północny wschód od miasta. Czemu po prostu nie poszukasz innych? Niestety podczas walki z bandytami skręciłem kostkę. Mogę chodzić, ale podróżowanie i zwiedzanie jaskiń raczej odpada. No tak. Niestety nie mogę ci nic sprzedać. Wrócę do interesu dopiero po powrocie do domu. Okej. Ale nie wrócę, póki nie odzyskam swoich tabliczek. No jasne. Dobra, ja myślę, że moglibyśmy spróbować ściągnąć tych bandytów na dół. Jeżeli uda mi się wspiąć na przykład na tę skałkę. Może bardziej tutaj? Kurde, Bezi, no weź. O. Nic z tego, co? No, powinien dać radę. No, tu jest skos, to pewnie dlatego. A na mierze jakiegoś? Nie wiem, po której stronie oni stoją. Nie, nic z tego. Chodźmy dalej. Lares się pewnie niecierpliwi już.
No kurde, zniknął. Okej, okay, Lares odzyskany, możemy ruszać dalej. Strygerował się? Nie, chyba. Kurde, Bezi. Serio? Dobra. Nie jest mi aż tak niezbędny ten Lares tutaj, nie? No to tylko szczur był. Dobra, odpalę ścierwojada. Pyk. Nie no, Bezzy sobie świetnie radzi. Nie wierzę, nie wierzę. Jak kiepskim łucznikiem trzeba być. Dobra, bo nam Lares zniknie. O, jest. Jakaś masakra. No okej. A więc jesteśmy. Aha. Cóż, przez resztę drogi poradzisz sobie sam. Muszę wracać do miasta. Mam tam kilka spraw do załatwienia. Idź po prostu tą drogą. I pamiętaj, bądź twardy i nie daj sobie wcisnąć kitu, a wszystko pójdzie jak po maśle. Chwila. Ty, nigdzie nie idziesz. Aha, on musi wrócić, okej. Okay. O, siła plus 5, siła plus 5, siła plus 1 i siła plus 1. 12. Dobrze. Twoja siła wzrasta. Super, bardzo się cieszę. Wilczy kieł. Krótki mieczyk, nie? Krótki, ale niezły. Dobra, niech on sobie wróci do miasta. A ja przejdę się tutaj do obozowiska Dragomira. Bodajże. Tu pod karczmą oczywiście siedzi Greg, ale nie chcę na razie z nim gadać. Zresztą w sumie nie mamy żadnego interesu w karczmie, nie? Dragomir, tak jest. Jakieś skórki, elegancko. Pałka z kolcami. No, taka pałka z kolcami, nie? O kurde. Skomplikowany zamek. No, nie było warto. To przed tą skrzynką sobie zapiszę już. Ajajaj. Przydałoby się parę wytrychów. Zapisałem. Nie, okej. Okay. Okej. Okay. Złoto i bełty, spoko. Dragomir. Zapuszczasz się tak daleko od domu? No ba. Trzeba mieć oczy z tyłu głowy. Szczególnie jeśli podróżujesz sam. Co tutaj robisz? No cóż, gospoda jest dla mnie za droga, dlatego zamieszkałem tutaj. Super. Wygląda na to, że poprzedni mieszkańcy tego miejsca już go nie potrzebują. Kto mieszkał w tym obozie? Nie mam pojęcia. Pewnie jacyś myśliwi. Podejrzewam, że zrobiło się tu dla nich zbyt niebezpiecznie. A czy tutaj nie jest zbyt niebezpiecznie? Nie, jeśli potrafisz się bronić. Moja kusza wiele razy sprawdziła się w walce. Wygląda niepozornie. Zapewniam cię, to śmiercionośna broń w rękach kogoś, kto umie się nią posługiwać.
Kiedyś miałem zresztą większą, ale ją straciłem. Gdzie? Podczas wyprawy w góry zapuściłem się zbyt głęboko na północ. Znajduje się tam wielki kamienny krąg z ołtarzem ofiarnym. Okej. Polowałem tam na ścierwojady, kiedy z lasu wyłoniła się nagle grupa tych wstrętnych ożywieńców i zaatakowała mnie. Mogłem jedynie ratować się ucieczką. Kiedy biegłem, moja ulubiona kusza ześliznęła mi się z ramienia. Z pewnością wciąż tam leży, gdzieś w okolicach tego kamiennego kręgu na północy. Spoko. Zanim czegokolwiek cię nauczę, będziesz musiał popracować nad swoją zręcznością. No, niech tak będzie. Mapa. Kamienny krąg. No chyba tam przy trolu, nie? Mniejsza z tym. To co, zapuścimy się może w okolice klasztoru. Zobaczymy sobie, jak tam się sprawy mają. Aha, nie umiem bez nosić pochodni i miecza. Jednocześnie, szkoda. Trochę szkoda. Posąg Innosa. Tu co? Jest ścierwojad. Atakujemy z dystansu. No, z takiego półdystansu, nie? Olbrzymi szczur. Uda się go ściągnąć? A tego? Trzeba by zająć dobrą pozycję. To są dwa, tak? Tak. No chłopie, trafiasz w niego cały czas. Po prostu to zabij. Wow, super. No i co? Tylko kurz się z nich unosi, nie? A bez nie trafia. Coś tu w tych krzakach jest? Jakieś roślinki? Cokolwiek? Nie ma nic. Wezmę naszą pochodnię. Co by milej się podróżowało w mroku. I zobaczymy, co tam dalej. Okej, tu już nic nie ma. Tu jest pierwsza kaplica, nie? Tylko, że jest noc. Aha, ale jest tutaj mak. Okej, jest Garot. Niech Innos będzie z tobą. Co mogę dla ciebie zrobić, wędrowcze? Zaraz się przekonamy. Dokąd prowadzi ta ścieżka? Ta ścieżka zaprowadzi cię prosto do klasztoru magów ognia, jednak wstęp tam mają tylko słudzy Innosa. Jeśli chcesz zostać przyjęty jako nowicjusz, musisz przynieść owce i 1000 sztuk złota. Łopa, a nie. Co tu porabiasz? Co? Jestem magiem ognia, kapłanem boga Innosa. Innos jest najwyższym bogiem, stworzycielem ognia i panem sprawiedliwości, a to jest jego kaplica. Ludzie przychodzą tutaj, kiedy chcą się pomodlić do Innosa lub otrzymać błogosławieństwo. Okay. Za niewielką opłatą możesz ode mnie otrzymać wiele pożytecznych przedmiotów. Przekonajmy się. Co ty masz? Pierścień oświecenia? Nawet fajny. Siarka, menzurka. Menzurkę wezmę. Tam jakieś zwoje. Mógłbym, kurczę, w sumie wziąć te zwoje od niego, nie? Ognistą strzałę na przykład. Sen, leczenie lekkich ran. Nie, na razie nie będę wydawał kasy. Dobra. Niechaj Innos zawsze macie w swojej opiece. Dzięki. Chyba. Stara kamienna tablica. Fajnie. Dawaj, Bezi. Dobrze.
A teraz sobie wypróbuję ten wilczy kieł. No jest króciutki, nie? Tu kolejna tablica leży. Pyk. Ale ta nie była stara. Czymkolwiek one się nie różnią. Kamienna tablica łuczników. Stara kamienna tablica. Takie rzeczy. O, to jest klasztor. Do niego można wejść oczywiście bez tych wszystkich ceregieli, ale to by nam niewiele dało. Tędy tymi skałami. Pamiętam, za dzieciaka wchodziłem tutaj. Pedro! Witaj w klasztorze Inosa, nieznajomy. Pedro. Jestem brat Pedro, pokorny sługa Inosa i odźwierny świętego klasztoru. Co cię do nas sprowadza? No tak się przechodzę. Chcę się dostać do klasztoru. Tylko słudzy Inosa mogą wejść do środka. Jeśli chcesz się pomodlić, poszukaj którejś z przydrożnych kapliczek. Tam również znajdziesz odpowiednią ciszę i spokój. Okej. Co mam zrobić, żeby przyjęto mnie do klasztoru? Jeśli chcesz dołączyć do bractwa Inosa, musisz poznać reguły klasztoru i wiernie ich przestrzegać. Wymagamy ponadto od każdego nowicjusza daniny na rzecz Inosa, owcy i 1000 sztuk złota. To dużo pieniędzy. To znak, że rozpoczynasz nowe życie jako sługa Inosa. Jeśli zostaniesz przyjęty, wszystkie twoje grzechy zostaną ci wybaczone. Wow, super. Ale pamiętaj, sługą Inosa zostaje się na całe życie. Jakich reguł przestrzegają słudzy Inosa? Inos jest bogiem prawdy i sprawiedliwości. Dlatego pod żadnym pozorem nie wolno nam oszukiwać i łamać prawa. Wystąpienie przeciwko któremuś z braci lub okradanie klasztoru jest karane z całą surowością. Inos jest także bogiem władzy i ognia. Jako nowicjusz musisz okazywać szacunek i posłuszeństwo wszystkim magom ognia. Rozumiem. Co więcej, obowiązkiem każdego nowicjusza jest praca w klasztorze dla dobra całej społeczności. Jeśli jesteś gotów przestrzegać tych zasad i złożysz odpowiednią ofiarę, możesz zostać przyjęty do klasztoru jako nowicjusz. Opowiedz mi o życiu w klasztorze. Celem naszego życia jest służba wielkiemu Inosowi. My, nowicjusze, wykonujemy podstawowe prace, a w wolnych chwilach studiujemy stare pisma. Naszymi opiekunami są magowie, którzy zgłębiają sztuki tajemne. Chcę zostać nowicjuszem. Nie masz jeszcze rzeczy potrzebnych do złożenia ofiary. No to fakt. Dobra. Tośmy sobie fajnie pogadali. Okej, jesteśmy u Bospera. A ten znowu to samo. Sprzedam mu skórki. Owcze skóry? Chyba nie zatłukłeś jakiemuś wieśniakowi jego owiec, co? No chyba nie. Nawet bym o tym nie pomyślał. Wilcza skóra! Nieźle! Dobra robota! Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Spoko. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Nic nie warte. Ten mieczyk. Kurde, jeszcze zostawię go na razie. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. A bełty mogę pogonić. Raczej mi się nie przydadzą. Pęknięta misa, srebrny pierścień, to są wszystko śmieci, nie? Dokładnie tak, jak mówisz. Miotła. Kurde, miotła mogłaby się przydać później. Nieważne.
Słyszałem. Okej, trochę się zakręciłem, ale możemy iść oddać miecz Alricowi. To na pewno. I sądziłem, że będę mógł wyruszyć z Laresem tam do magów wody. Mam twój miecz. A, to znacznie lepsze niż wymachiwanie starym kijem. No nie? Dobra. Chcę z tobą walczyć? Walczę tylko walka ma jakiś sens. Jest jeszcze za wcześnie. No jasne. Tutaj jest stała formułka, okej. To co, musimy sobie zagadać tutaj z Watrasem albo z Baltramem. Jeżeli to nam pomoże. A będzie jeszcze gorzej. Pomoc dla Laresa. Wykonane. Nie wierzę w to. Sprawdźmy, czy Watras będzie w stanie mi pomóc w tej sprawie. Op. Tu Jean. Ale Beliar nie znosił widoku światła. Cicho. Lares wspomniał, że możesz mi pomóc dostać się do klasztoru magów ognia. Taki jest twój wybór? Ścieżka ognia? Owszem, mam zamiar zostać magiem ognia. O ile pamiętam, to oni chętnie przyjmują nowicjuszy. Po co ci moja pomoc? Potrzebna jest danina, owca i złoto. Bezpośrednio pomóc ci nie mogę. Jak zapewne wiesz, jestem magiem wody. Znam jednak dość dobrze maga ognia imieniem Daron. Z reguły zbiera datki w pobliżu targowiska. Zgadza się. Słyszałem ponadto, że to nie jedyne jego zadanie w tamtej okolicy. Powiedział mi kiedyś o posążku, który mu skradziono. Sprawa jest dla niego bardzo ważna i z pewnością wesprze cię, jeśli odzyskasz dla niego ten posążek. Okej. Rzecz jasna, fakt zostania magiem ognia nie oznacza, że nie możesz dołączyć do kręgu. Warunek jest jednak jasny. Musisz dowieść swej wartości. Wszystko w swoim czasie. Więcej. Dobra, znalazłem tę kamienną tabliczkę. To artefakt prastarej kultury, którą badamy już od dłuższego czasu. Jest ich kilka rodzajów. Część zawiera informacje o historii tego dawnego ludu. I te mnie właśnie interesują. Przynieś mi wszystkie, które uda ci się znaleźć. Czeka cię za to nagroda. Tak? Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. O, spoko. Tak? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Czego się dowiedziałeś? Niestety nic. Aha, super. Nie musisz co nieco. Gdzie są magowie wody? Badają ruiny prastarej kultury gdzieś na północny wschód od Korinis. Zakładamy, że znajdują się tam wrota do nieznanej dotychczas części wyspy. Kim są członkowie wodnego kręgu? Tego dowiesz się, gdy już sam w nim będziesz. No jasne. Z pewnością spotkasz niektórych z nas. Dobra, nieważne. Idziemy do Baltrama. Nikt nie chce tego słuchać. No teraz z perspektywy to wolałbym, kurde, wyruszyć do magów, nie? Nie mów, że to nieprawda. Jeśli nie będzie dało się wyruszyć drugi raz z Laresem. Ale kurde, z tego co pamiętam, to... Ty. Można było z nim łazić i łazić. Chciałbym żyć w niedobrych czasach. Amulet życia. Doprawdy? To interesujące. Mało ważne. To opowiada takie rzeczy. Słyszałem co innego. Co robisz w mieście? Prowadzę dyskusję z paladynami. To opowiada takie i wspieram rzeczy. Obywateli radą i dobrym słowem. Szczególnie w dzisiejszych czasach naszym obowiązkiem jest pomagać słabszym. Słyszałem o posążku. Podobno go zgubiłeś. Powiedzieć ci o tym mogła tylko jedna osoba. Mag wody, Watras. Na czym polega problem? Z kontynentu wysłano do klasztoru cenny posążek. Niestety do tej pory tutaj nie dotarł. Statek został napadnięty?
Nie, posążek został bezpiecznie dostarczony do Corinis, gdzie osobiście go odebrałem. Niestety podczas transportu do klasztoru dostał się on w ręce goblinów. Nie patrz tak na mnie. Nawet magowie nie są nieomylni. Naprawdę, sama widziała. Gdzie straciłeś ten posążek? W pobliżu gospody Orlana. Wszedłem właśnie do klasztoru i... Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkim. Mam już dość informacji, znajdę dla ciebie ten posążek. Niech cię Inos chroni od niebezpieczeństw czyhających poza bramami miejskimi. Nie mogę zajmować się wszystkim. Okej, super. Teraz każdy już o tym wie. On po prostu za dużo gada. Może prześpię jeden dzień? Dobra, nic z tego nie będzie na razie. Dlatego możemy sobie pójść tutaj do... Do rybaka. I zamienić z nim dwa słowa na temat zaginionych. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Lepiej zostawię to spokojna sprawa. Szkoda. Coś mi się wydaje, że zepsułem te zadanie. Chociaż może taka opcja jeszcze się pojawi. Kto wie, kto wie. Tam jest Esmeralda. Farim, co ty tu masz, kolego? Rogowa muszla. Chyba tyle. Dobra, zagadajmy z nim. O, tam jest Rydest. Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz? No jasne. Kłopoty ze strażą? Ci dranie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Aha. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Bo panie, rozmawiałeś o tym z paladynami? Żartujesz chyba. A co ich obchodzi, że taki chudopachołek jak ja ma problemy ze strażą? Może będę mógł ci jakoś pomóc. Bo ja wiem. Musiałbyś znać kogoś w straży, kto ma dojście do paladynów. Sami paladyni raczej nie kupią ode mnie ryb. Zobaczę, co da się zrobić. Możesz mi powiedzieć coś o zaginionych ludziach? Mój kumpel William zadawał się ostatnio z podejrzanymi typkami. I do czego to doprowadziło? Pewnego dnia nie przyszedł do pracy i od tego czasu nikt go już nie widział. William też zaginął? Zgadza się. Był zwykłym rybakiem, choć nie da się ukryć, że czasami zdrowo mu odbijało. To znaczy? Nie powinien był się bratać z tymi obwiesiami. Kiedy widziałeś go po raz ostatni? Nie dalej jak kilka dni temu. A co takiego robił? William chyba kręcił jakieś lewe interesy z tymi rzezimieszkami. Sądzę, że sprzedawał im jakieś nielegalne towary. Może po prostu wypłynął na połów? Niemożliwe! Jego łódź jest wciąż zacumowana na przystani. Co masz na myśli? Nie wiem, kim są, ani czego szukają w Corinis. Wiem tylko, gdzie się spotykali z Williamem. Widziałem go tam tylko raz i to przypadkiem podczas łowienia ryb. Gdzie? Po przeciwnej stronie przystani na północy leży mała zatoka. Można się tam dostać wpław lub łódką. W zatoce znajduje się plaża, na której widziałem tych przemytników. Chyba usłyszałem już wystarczająco wiele. Nie przejmuj się tym. Wątpię, byś go znalazł. Super. Hop. Hop. Co tu mamy? Martin. Hej, ty!
Nie masz tu czego szukać. Mogą tu wchodzić tylko paladyni i straż miejska. Nie musisz. Co to za miejsce? Jesteś w magazynie królewskich paladynów. Jestem tu kwatermistrzem i mam zadanie dopilnować, żeby z zapasu paladynów nic nie znikło. A ty nie jesteś tu mile widziany. O, zauważyłem. Trzymaj ręce przy sobie, albo ci je obetnę. Nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy paladynów? Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. Często się zdarza, że coś nagle znika? Nie. Jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest w porządku. Rozumiem. Super. Ryba akwarium ma problemy ze strażą miejską. Czemu powinienem się tym przejmować? Cieszysz się szacunkiem paladynów. Farim potrzebuje twojej ochrony. Z chęcią odda ci w zamian część tego, co wyłowi. O. Już wiem, o co ci chodzi. Ryby. Jakbym nie miał dość innych problemów. Powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną spotkał. Chcę dokładnie wiedzieć, o co chodzi z tą strażą miejską. Zajmę się tym. Dzięki. Co masz do zaoferowania? Przyjrzyj się bliżej. Aha. Miecz mistrzowski. Fajny, nie? Pierścień magii. Łuj kretoszczura. Święta strzała, święty płomień. Święte średnie uleczenie. 400. No fajne itemki. Jakby nie patrzeć. 60 zręczności. Nie tak dużo, nie? Miecz runiczny, fajny. Skrzynie wciąż tu są? Nie dotykaj niczego, albo zawołam strażę, słyszysz? Wracamy do Farima. Bezjak rasowy superbohater znowu zaprowadził porządek. Hej, ty. Wiem już, jak rozwiązać twoje problemy. Zamieniam się w słuch. Martin, kwatermistrz paladynów, powiedział, że chętnie wysłucha twojej skargi. Myślisz, że powie strażnikom, by zostawili mnie w spokoju? Tak powiedział. Dobrze, wielkie dzięki. Niestety nie mogę ci się odwdzięczyć, chociaż... Ten dziwny, błękitny kamień znalazłem kiedyś na wyspie w pobliżu Korinis. O, super. Nie sądzę, by był wiele wart, ale ktoś taki jak ty na pewno znajdzie dla niego zastosowanie. Akwamaryn. Jak tam ryby biorą? Bywało lepiej. Jest jak jest. Za mało by żyć, za dużo by umrzeć. Spoko. Akwamaryn. Wartość 100. Wcale nieźle. Inos każe sprawiedliwie. Nie wiem, czy można być. Co my teraz będziemy robić? To się nigdy nie zmieni. Inos każe sprawiedliwie. Ode mnie tego nie dostał. Ktoś za to odpowie. Zostawię to w spokoju. Możemy jeszcze spróbować zamienić słowo z Laresem, chociaż to jest bezcelowe, oczywiście. Ty to znowu masz. Niczego jej już nie powiem. To naprawdę nie mówię. Hej, ty! Hej, ty! On po prostu za dużo gada. Co do... No tak. Dobra, teraz sobie wejdziemy do karczmy. Mam życie w niedobrych czasach. Naprzód. To naprawdę nie mój problem. Naprawdę, sam. Hej, nie znam cię. Czego tutaj szukasz? Może knajpy? Zawsze to powtarzałem. Nie mówię ci przeciwko. Tak, masz coś przeciwko? Nie masz tu czego szukać, kurduplu. Chcę tylko wypić piwo. Dobrze, ale żeby wejść do środka, musisz mi zapłacić 50 sztuk złota. Dobry żart. Będzie jeszcze gorzej. Zapomnij o tym. Zapomnij o tym. Więc zabiorę wszystko, co masz. Ale najpierw spuszczę ci porządne lanie. Teraz każdy już. Uderz go! Daj mu z siebie wszystko! Kurde. Daj z siebie wszystko! Nieźle. Dobrze. Za pierwszym razem. Hej ty, podejdź tutaj. Mam coś dla ciebie. Dawaj. Był tutaj jeden człowiek, chciał z tobą koniecznie porozmawiać.
Ponieważ cię tu nie było, poprosił mnie o przekazanie wiadomości. Chcę się z tobą spotkać za sklepem rybnym Halvora. Okej. Ta informacja była darmowa, ale... Za bardzo się nie przyzwyczajaj. Nic więcej nie powiem, jeśli mi nie zapłacisz. Jak wyglądał ten człowiek? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, ale musisz mi najpierw zapłacić, przyjacielu. Za każdą informację, którą ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. Potrzebuję informacji. Gdzie mogę znaleźć pracę? W porcie będzie ciężko. Najlepiej, jeśli udasz się do rzemieślników zamieszkujących dolną część miasta. Jeśli posiadasz w miarę przyzwoity miecz, możesz spróbować pojedynku z Alrikiem. Walczy za pieniądze. Znajdziesz go za magazynem. Aha. Czy w okolicy można znaleźć jakieś specjalne zlecenia? Czy coś specjalnego mówisz? Hmm. Idź porozmawiać z Nagurem. Może on będzie w stanie ci pomóc. Spoko. Pogadamy sobie z Nagurem, który siedzi tam, ale dopiero w następnym odcinku. A tymczasem ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.